Mamy teraz prezentację obu zespołów. Na zielono Indykpol AZS Olsztyn, na czarno Trefl Gdańsk. Prezentacja zawodników. Mariusz Wlasły. Teraz powitanie sędziów. Na linii kratowe będą pani Emilia Sadowska oraz pani Kinga Radowska. Sędzią sekretarzem tych zawodów jest pani Danuta Jabłońska. I widzicie państwo, jeszcze brakuje tego przywitania przedmeczowego. Miejmy nadzieję, że już to niedługo. Zapraszamy na boisko z numerem pierwszym, Karol Jankiewicz. Mamy teraz prezentację zespołu z Olsztyna. Na boisko wbiegł Jan Król, Mateusz Poręba. Teraz Wiktor Janiszewski. Jeszcze Dawid Siwczyk wcześniej wszedł na boisko. I mamy pierwszą szóstkę zespołu z Olsztyna. Teraz Gdański Tref wychodzi na parkiet. Widzę tutaj Mateusza Mikę, Bartłomiej Lipiński, Kevin Sasak. Lukas Kampa na rozegraniu. I libero numer 14, Dawid Pruszkowski. Maciej Olender, przepraszam. I zaczynamy. Godzina 12:38 i zaczynamy spotkanie. Set zaczynają, ogólnie mecz zaczyna AZS Indykpol Olsztyn. I Jan Król na zagrywce. I piłka autowa, 1-0 dla Indykpolu. Jeszcze raz Jan Król. I Mateusz Mika zmieścił piłkę i mamy po jeden. Na zagrywce rozgrywający zespołu z Gdańska. I blokiem zagrali gdańszczanie i mamy już 2-1. Zablokowany Wiktor Janiszewski. Głośny doping tutaj sympatyków Trefla Gdańsk. Mają zdecydowanie więcej tutaj kibiców, ale serw w aut i po dwa. Mateusz Poręba na zagrywce. Mateusz Poręba. O, grają dalej. Akcja środkiem, lecz gdańszczanie blokują. I skuteczny atak i mamy 3-2. Mateusz Mika na zagrywce. Mistrz świata z 2014 roku. W
płaska zagrywka sprawiła trochę problemów zawodnikom AZS-u i mamy aut 4-2. Jeszcze raz zawodnik trefla na zagrywce. Problemy tutaj. Broni się gdańszczanie. I out. 4-3. Tym razem Kevin Sasak nieskutecznie zaatakował. Out. 5-3. Pablo Kerr na zagrywce, zawodnik z Argentyny, zastępujący Bartłomieja Mordyla. Piłka fałd, 6-3. Mamy prowadzenie trefla Gdańsk. Piłka w boisko i 6-4. Skuteczna akcja z lewego skrzydła Akademiku. Grają dalej Bartłomiej Lipiński. Muszą teraz przebijać zawodnicy Indykpolu. Akcja ze środkiem, lecz blokują Olsztyniacy. I znowu akcja ze środkiem, ale przyjmują to zawodnicy z Olsztyna. Ale teraz nieudany atak właśnie zawodnika z Olsztyna i mamy już 7-4. 7-4, Gdański Tref. 3-punktowe prowadzenie. I 7-5. Jan Król z bardzo ładnym atakiem w boisko i mamy 7-5. Dawid Siwczyk na zagrywce. I 8-5. Bartłomiej Lipiński ze skutecznym atakiem. I akcja po bloku i 8-6. Nie pozwalają uciec zawodnicy Indykpolu treflowi Gdańsk. Karol Jankiewicz na zagrywce. I 9-6. Kevin Sasak. Kolejny skuteczny atak zawodnika z numerem 9. Bartłomiej Mordyl na zagrywce. I akcja ze środka 9-7.
nie pozwalają na uciec więcej niż 3 punkty zawodnicy Indykpolu. I piękny atak Mateusza Miki, 10-7. Lukas Kampa na zagrywce. I znowu 10-8. Jan Król ze skutecznym atakiem. Mocna zagrywka przeszła po taśmie. I jeszcze raz Mateusz Mika. 15-8. Ależ bronią teraz zawodnicy AZS-u, ale nieudany atak Wiktora Janiszewskiego. Nieudany atak Wiktora Janiszewskiego i 12-8. Marco Bonitta zarządza przerwę. A ja zachęcam do odwiedzania strony zobacz.prezent.zobacz.tv, gdzie mogą Państwo zakupić prezent dla jednego z grających zawodników w tym spotkaniu. Zawodnicy, którzy wczoraj otrzymali te prezenty, są bardzo z nich zadowoleni, więc serdecznie zachęcam i zapraszam do odwiedzenia strony prezent.zobacz.tv. I po bloku punkt dla AZS-u. I teraz na zagrywce kapitan drużyny AZS-u Jan Król. Mocna zagrywka. I jaka decyzja sędziego? 12-10. Punkt dla akademików. I Bartłomiej Lipiński ze skutecznym atakiem, 13-10. Pablo Krer na zagrywce. I Jan Król z 11 punktem dla Indykpolu. 13-11. I 14-11. Kevin Sasak na zagrywce. Po bloku, ale chyba tak jest, zawodnik z Trefla
dotkną siatki i mamy 14 do 12. Dawid Siwczyk na zagrywce. Trochę problemów mają teraz zawodnicy gdańskich Lwów. Ale mamy punkt dla Trefla. Trochę wyrzucony tym rozegraniem atakujący zespołu AZS-u i Bartłomiej Lipiński na zagrywce. A bronią i punkt dla Indykpolu. 13 do 15 do 13. Dla akademików i na zagrywkę kieruje się teraz rozgrywający drużyny, a więc Karol Jankiewicz. Karol Jankiewicz na zagrywce z numerem pierwszym. I atak środkiem Bartłomieja Mordyla. 16 do 13. Zmiany w zespołach. W pole gdańskiego Trefla. I Bartłomiej Mordyl na zagrywce. I blokiem teraz Pablo Kreer. 17 do 13. W dzisiejszy dzień lepiej na razie wchodzą zawodnicy Trefla Gdańsk. Chyba as serwisowy, 18 do 13. Idealnie trafił w boisko przed linią końcową. I jeszcze raz na zagrywce Bartłomiej Mordyl. Bartłomiej Mordyl. I przeszedł jakoś z tą piłką Wiktor Janiszewski i 18 do 14. Dla akademików i zagrywka Jędrzeja Gruszczyńskiego w przyjęciu Gdański Tref. Jędrzej Gruszczyński na zagrywce. Ależ teraz sprytnie zagrali zawodnice Trefla Gdańsk i zdobywają 19 punkt. Lukas Kampa na zagrywce. Lukas Kampa. Autowa. 19 do 15. I będzie serwował Mateusz Poręba. Czteropunktowe prowadzenie na rzecz drużyny ze stolicy województwa pomorskiego. I kolejna zagrywka w aut. 20 do 15. Mateusz Mika. Mateusz Mika. Przyjmujący drużyny Trefla. I blokiem znowu Tref Gdańsk. 21 do 15. Druga przerwa Indykpolu AZS Olsztyn. Ja zachęcam do odwiedzenia strony prezent.zobacz.tv, gdzie możemy zasponsorować jednemu z zawodników grających w tym spotkaniu prezent do wykorzystania w jednym ze sklepów naszego partnera, dzięki któremu możemy oglądać transmisję za darmo. prezent.zobacz.tv. Serdecznie zachęcam. Zapraszam po zejściu z trybun do recepcji sportowej, czyli odpowiednio w lewą lub prawą stronę, i tam będzie
będziemy na Państwa czekać, zapraszając na konkurs. Proszę się wejść z trybun i oczekiwać. I wracamy na parkiet. Jednoosobowy blok Kevina Sasaka. Mamy 22 do 15. Bardzo dobre zawody atakującego Trefla Gdańsk. Teraz blokiem, ale obronili się zawodnicy Trefla i... O, jeszcze gramy. Rozgranie. I w boisko 23 do 15. Obrona Wiktoria Janiszewskiego z drużyny olsztyńskiej. 23 do 15. Przypominam, bardzo dobry, jak na razie, mecz Trefla Gdańsk. Widać tą sportową złość i chęć zwyciężenia w tym spotkaniu. I Mateusz Poręba z 16 punktem dla AZS-u. Jeszcze dyskusję z sędzią, ale nie zmieni decyzji. Zagrywkę będzie wykonywał Jan Król, kapitan drużyny olsztyńskiej. Jan Król teraz z dosyć trudnym zadaniem na 7-punktowym prowadzeniu Trefl Gdańsk. W sumie już 8 prowadzeń. I pierwsza piłka setowa. Pablo Kerr. 24 do 16. I na zagrywce Pablo Kerr. Odbierają zawodnicy Trefla. Muszą teraz przebijać. I zablokowany Lukas Komba. 24-17. Pojedynek rozgrywających Karola Jankiewicza i Lukasa Kampę. Out. A jednak 25 do 17. I pierwszy set kończy się zwycięstwem Trefla Gdańsk, 25 do 17. A ja serdecznie zachęcam do spojrzenia na stronę prezent.zobacz.tv, gdzie mamy tutaj możliwość kupna prezentu dla jednego z zawodników grających w tym spotkaniu. Szczególnie tutaj mówię o sprzedaży suplementów, których mamy bardzo dużo na sklepie. Takich jak batony proteinowe i różne inne suplementy. Serdecznie zachęcam. prezent.zobacz.tv. Jednego pana. Brakuje nam drugiej osoby z miłeczką. Proszę się przedstawić. Wojtek. Nie będę pytał sympatykiem, którego zespołu jest pan Wojtek. Widzimy. Poproszę o klaski dla pana Wojtka. Czy mamy drugą osobę z miłeczką? Jeśli nie mamy, poprosimy Michale, podejść do nas. Mamy naszego człowieka tutaj. No to mimo, że mówiłem, przedstaw się. O, przepraszam, Michale, jesteś świetny w odwodzie, ale mamy jednak człowieka, który złapał piłeczkę. Zapraszamy. Fajnie, fajnie. Proszę się przedstawić. Witamy Filipa, a więc panowie, zabawa polega na tym, że bierzemy piłeczkę, odbijamy trzykrotnie na głowę, tak? I bierzemy swój, powiedzmy, pionek i gramy klasycznie w kółko i krzyży. Po czym wracamy, chwytamy ponownie piłkę, trzy odbicia i następny pionek. Oczywiście trzeba blokować przeciwnika na planszy. Ruszamy, hop! Trzy odbicia, raz, dwa, trzy, a państwo tutaj pomagają! I ponownie odbicia. Raz, dwa i trzy i już kolejny pionek. A drodzy Państwo, nie wiem kto tu wygra.
O, jest, jest blokada. Używamy głowy oczywiście. Tak, raz, dwa, trzy i poszło. I co tutaj jest? Zwycięstwo! Kolega Filip, no błysnął teraz. Chwila zawahania u zwolennika zespołu Trefla. Dziękujemy, gratuluję. Nagrody ufundowane przez markę Trefle wręcza oczywiście. Teraz zawodnicy Trefla Gdańsk, Lukas Kampa. Teraz Mateusz Poręba próbował sprytnie trochę zaatakować. Mamy teraz przyjęcie Lonik Olsztyn, ale tutaj się dzieje. I 1-0 dla Trefla. Przyznamy zespołowi gdańskiemu, a więc pierwsza zwycięska akcja na gdańskiego Trefla. I jeszcze raz Lukas Kampa na zagrywce. Trybuny, choć mniej wypełnione niż wczoraj, wciąż bardzo głośne. Gramy dalej. I Pablo Kreer ze skutecznym atakiem. 2-0. I Wiktor Janiszewski zablokowany kolejny raz przez Kevina Sasaka. 3-0. Mocna zagrywka. Wiktor Janiszewski z atakiem. Out! 4-0. Tref Gdańsk zaczyna bardzo dobrze ten set. Nieudana teraz zagrywka. 4-1. Trochę przeciągnął za bardzo Lukas Kampa. Pierwszy punkt dla akademików. Mateusz Poręba. Mateusz Poręba i po taśmie. I Pablo Kreer kolejny raz z udanym atakiem. 5-1. Mateusz Mika. Chcieli się w rolę rozgrywającego. I mamy 5-2. Zawodnicy gdańskiego Trefla dotknęli siatkę. Jan Król na zagrywce. Nadzieją na zdobycie trzeciego punktu dla Indyk Polu.
będzie odpisane przez pana sędziego. 5-3. Nieczyste odbicie jednego z zawodników Trefla Gdańsk. Trzeci punkt z rzędu. A jeszcze kilka. Dziękujemy. Za tych polów. I teraz pas serwisowy. 5-4. AZS się nie poddaje. Ożywiają się kibice i siatkarze typu AZS-owy Jan Król. As serwisowy i mamy remis. AZS nie odpuszcza. 4 kolejne punkty na akademiku. Teraz muszą przebijać zawodnicy AZS-u. I Kevin Sasak. 6-5. Ale wcześniej piękną obroną popisał się Jakub Ciunajtis. Teraz wspaniała obrona w głębi tam. Na boisko wchodzi Bartłomiej Mordyl. A Pablo Kler na zagrywce. 6-5. Próbował teraz kiwać zawodnik z AZS-u. I Wiktor Janiszewski po bloku. 6-6. Jędrzej Gruszczyński na zagrywce. Ale teraz zablokowany środek, lecz mamy punkt zdobyty dla Trefla. 7-6. Kevin Sasak. Co tym razem pokaże atakujący Trefla? Grywka. Ależ teraz bardzo ładnie zagrał Dawid Siwczyk i mamy 7-7. Bardziej wyrównany ten set od poprzedniego, jak na razie. I Indyk Pol na prowadzeniu, 8-7. Bartłomiej Lipiński po 8. Prezent. Przy przerwie. I ze skutecznym atakiem Mateusz Poręba, do którego zachęcam do zakupienia prezentu na stronie prezent.zobacz.tv. Przypominam, że kibice, którzy mogą wygrać, którzy zakupią prezent dla jednego z zawodników, mogą wygrać koszulkę z podpisami wszystkich zawodników i po 9. Bartłomiej Mordyl na zagrywce.
po 9. I w aut 9-10. Sprostowanie, kto kupi największy prezent na stronie prezent.zobacz.tv, ten może dostać koszulkę z podpisami zawodników. 11-10, już tutaj wracamy do transmisji spotkania. 11-10 dla Trefla Gdańsk, Lukas Kampa na zagrywce. I udany atak zawodników z Olsztyna. Po 11. Serwować będzie Mateusz Poręba na tablicy 11-11. Przyjęcie Gdański Fre. Teraz Gdańszczanie muszą przebijać piłkę. Ale nieudany teraz atak Wiktora Janiszewskiego. Prosto w aut. Mateusz Mika na zagrywce. 12-11. Czy to będzie okazja dla gdańskich Wów, żeby trochę jakby zrobić przewagę w tym spotkaniu? I po bloku 12, po 12. Jan Król z udanym atakiem. Staramy się teraz zawodnicy Trefla. Ależ teraz przebił Bartłomiej Lipiński. Ależ teraz obrona libero zespołu Trefla. I atak w aut. 12-13. Kevin Sasak popełnił błąd, ale zwróćcie Państwo uwagę, jaką piłkę dociągał Lukas Kampa. Dalej, lekkie nieporozumienie w zespole Trefla, ale pięknym atakiem Bartłomiej Lipiński i po 13. Do 13. Mocna zagrywka. I atak ze środka ze skutecznym atakiem Mateusz Mika. 14-13. Dotknięcie siatki i remis po 14. Niestety przepisy siatkówki są tutaj jasne. Jakikolwiek dotknięcie siatki
zasługuje punkt dla przeciwnika. I teraz serw w siatkę i 15 do 14. Kevin Sasak na zagrywce. Zagrywka po taśmie. Ależ teraz blok Bartłomieja Mordyla i mamy 16 do 14. Oba zespoły mają naprawdę dobrych zawodników na pozycji środkowej. Czy wczoraj właśnie Indyk Polu wyróżniający się Mateusz Poręba. Ależ teraz z asem serwisowym. Ależ teraz as serwisowy i 17 do 14. A w trakcie przerwy chcę zachęcić do sprawdzenia strony prezent.zobacz.tv, gdzie możemy kupić prezent dla jednego z zawodników grających w tym spotkaniu, żeby wyróżnić jego grę w tym spotkaniu, gdzie jego oddanie, jego poświęcenie dla nas kibiców. Także serdecznie zachęcam do sprawdzania strony prezent.zobacz.tv. Przypominam, że osoba, która kupi największy prezent, dostanie koszulkę z podpisami zawodników Indyk Polu, AZS Olsztyn oraz Trefla Gdańsk. Serdecznie zapraszam. prezent.zobacz.tv. A teraz po przerwie technicznej na zagrywce Kevin Sasak. 17 do 14 dla Trefla Gdańsk. Teraz dobre przyjęcie zawodników Trefla. Aż teraz kolejne dobre przyjęcie Mateusza Miki. I dalej, ależ długa wymiana z obiema zespołami. Próbują środkiem, skrzydłem. Wszystko blokują. Ależ teraz Kevin Sasak znalazł sposób na obronę Indyk Polu AZS Olsztyn i 18 do 14. Kevin Sasak z kolejnym już zagrywką z rzędu. 18 do 14. Czteropunktowe prowadzenie Trefla Gdańsk. Aż mocna zagrywka. I 19 do 14. Naprawdę imponuje mi dzisiaj Kevin Sasak i jego gra w tym spotkaniu. To jest jego dzień. Solidny kandydat jak na razie do MVP tego spotkania. Kolejna bardzo mocna zagrywka. A tutaj Gdański teraz sobie poradził. Ależ teraz błyskawiczna akcja Indyk Polu. A udana interwencja Jędrzeja Gruszczyńskiego. Próbują teraz kiwką. Bardzo długa wymiana, ale teraz blok w aut i mamy punkt dla Indyk Polu. 19 do 15. Bardzo długie wymiana. Bardzo długie wymiany dzisiaj w tym spotkaniu. Co jest bardzo interesujące dla zawodników, dla kibiców neutralnych. Dawid Siwczyk na zagrywce. Dzieją na odrobienie kilku punktów. Ale gdańskie lwy nie pozwalają choć na chwilę odskoczyć Indyk Polowi. 20 do 15. Bartłomiej Lipiński na zagrywce. Ależ mocna zagrywka. Ale gdańszczanie sobie radzą. I mamy punkt dla gdańszczan.
można powiedzieć, że z sytuacji niemożliwej Gdański potrafił zdobyć punkt. Dzisiaj im wychodzi prawie wszystko. Głośny teraz doping dla Bartłomieja Lipińskiego. Ale teraz Kevin Sasak w aut. 21-16. Karol Jankiewicz na zagrywce. Odliczamy od bicia Gdańska, a po drugiej stronie Olsztynia. Ależ teraz skuteczny blok i 21-17. Mateusz Poręba z bardzo dobrym blokiem. Teraz problemy z przyjęciem. Czwarte odbicie i mamy 21-18. I mamy przerwę techniczną Michała Winiarskiego, 21-18. A ja zachęcam do sprawdzenia strony prezent.zobacz.tv, gdzie kibice mogą zakupić prezent dla jednego z zawodników. Zachęcam do sprawdzenia strony prezent.zobacz.tv. Już wczoraj siatkarze byli bardzo zadowoleni z prezentów, także osobisty prezent z dedykacją, jednorazowa okazja dla strony prezent.zobacz.tv. Serdecznie, gorąco zapraszam. I wracamy na parkiet. 21-18, Tref Gdańsk z prowadzeniem. I w tym secie, i w spotkaniu. Wracamy na parkiet. Karol Jankiewicz z zagrywką. I po bloku AZS nie odpuszcza. Odrobił 4 punkty. I przewaga trefla stopniała z 6-2. Skuteczna akcja środkiem, 22-19. Problemy teraz z przyjęciem do polu. Ależ skuteczny atak i 22-20. Drodzy Państwo, punkt numer 20 na koncie biało-zielonych. I teraz Jędrzej Gruszczyński serwuje w przyjęciu. Gdański Tref. 20. Gramy dalej. Pablo Kreer ze skuteczną podcinką. 23-20. Lukas Kampa na zagrywce. Aż teraz siatkarskim padem się popisał Maciej Olenderek. Gramy dalej. Ależ ten blok dzisiaj Trefla Gdańsk bardzo dobrze działa. I mamy atak fałd Wiktora Janiszewskiego i 24-20. Piłka setowa.
Lukas Kampa na zagrywce. Krew Gdańsk da z szansą na zakończenie tego seta. Gramy dalej. I mamy 25-20. 2-0. I Krew Gdańsk prowadzi już 2-0 w tym spotkaniu. Czy ostatni, czy następny set będzie ostatnim? Zaraz się przekonamy. Przypominam wszystkim oglądającym na streamie Zobacz.tv o sprawdzenie sklepu prezent.zobacz.tv, gdzie możemy kupić prezent jednemu z zawodników, karty prezentowe dla sklepu jednego z naszych partnerów. Jednorazowa akcja w historii polskiego sportu i polskich stron streamingowych prezent.zobacz.tv. Serdecznie i gorąco zachęcam. Mamy już pierwsze zakupy, także w tym niezdecydowanym mówię, że nie będziecie jedyni. Proszę sprawdzać prezent.zobacz.tv. Serdecznie zachęcam. I zaczynamy trzeci set. Dla osób, które dopiero weszły na nasz stream, przypominam, jest 2-0 dla Trefla Gdańsk. W pierwszym secie Tref wygrał 25-17, w drugim 25-20. I teraz zaczynamy trzeci set. Czy będzie to ostatni set? Przekonamy się za jakieś 20 minut, pół godziny. I Karol Jankiewicz na zagrywce. Ależ teraz piękny, a jednak gramy dalej. Myślałem już, że
i po bloku. AZS Olsztyn 1-0 prowadzi. Myślałem już, że ten takiwka Łukasa Kampy okaże się skuteczna, lecz Indyk Pol się obronił i zaczyna ten set z punktem. W przyjęciu Tref Gdańsk. Mateusz Mika. Ależ teraz długa wymiana. Już kolejna w tym spotkaniu. Czy zakończy to Mateusz Mika? Nie, gramy dalej. Wiktor Janiszewski z podcinką nieskuteczną. I Kevin Sasak, on jest dzisiaj nie do powstrzymania. Uważam, że każdy kibic powinien docenić jego grę z zakupieniem karty prezentowej na stronie prezent.zobacz.tv. Łukasz Kampa na zagrywce. Zakupieniem prezentu oczywiście dla Kevina Sasaka. Łukasz Kampa. Zbliżył się siatkarskim palem zawodnik AZS-u i blok! Po raz kolejny Tref Gdańsk. Mamy 2-1. Znowu Kevin Sasak. On jest dzisiaj nie do zatrzymania w tym meczu. Przypominam, Kevin Sasak, numer 9. Aż teraz mocna zagrywka. I skuteczny atak AZS-u. 2-2. Jędrzej Gruszczyński na zagrywce. Jędrzej Gruszczyński. A bronią się zawodnicy AZS-u. I atak ze środka. Pablo Kreer. Pablo Kreer. Również dzisiaj bardzo dobre zawody Argentyńczyka. Teraz dla Mateusza Miki w elbląskiej sali, lecz na marne, gdyż zaserwował w aut. Mateusz Poręba na zagrywce. Mateusz Poręba. I po raz kolejny Kevin Sasak. Trzech. Udany blok zawodników Trefla. Przypominam, następne spotkanie Trefla Gdańsk na inaugurację sezonu. Tref Gdańsk, 10 października. W Ergo Arenie Tref Gdańsk Aluronem CMC Warta Zawiercie. A teraz wracamy do transmisji 5-4. Jan Król na zagrywce. Znowu atak środkiem skuteczny. 6-4. 6-4. Po bloku punkt dla Indyk Polu. Zespół z Olsztyna jeszcze walczy, nie poddaje się. Jędrzej Gruszczyński.
Ależ piękny atak Bartłomieja Lipińskiego, 7-5. I od razu idzie na zagrywkę. I punkt dla AZS-u. Wiktor Janiszewski z udanym atakiem. Dawid Siwczyk na zagrywce. Czym zaskoczy nas teraz zawodnik AZS-u? I Mateusz Mika. 8-6. Skutecznym atakiem Wiktor Janiszewski, 8-7. A błyskawiczny atak Mateusza Poręby i mamy remis. Ależ teraz bardzo ładne zagranie Wiktora Janiszewskiego. Skuteczny atak ze środka i mamy po 9. Udany pipe Bartłomieja Lipińskiego. 9-9. Trzeci set. Mocna zagrywka. I blok Pablo Krera. Uważam, że ten zawodnik również zasłużył na uznanie wśród kibiców poprzez zakupienie karty prezentowej z dedykacją na stronie prezent.zobacz.tv. Łukasz Kamp. Gramy dalej. O, ale po raz kolejny ze sprytnym zagraniem. Naprawdę. Prezentowanie mu karty za 50 zł to chyba jest najmniejsze uznanie, jakie możemy mu dać w tym, za postawę w tym spotkaniu dla nas kibiców. Mamy dalej. Ej, teraz sprytne zagranie zawodników AZS-u i 11-10. Skuteczny atak teraz AZS, tutaj muszę wrzucić kamienie do ogródka zawodnikom trefla, gdyż pomimo trzecioosobowego bloku nie udało im się zatrzymać atakującego zawodniku, atakującego Indyk Polu.
dalej. I Mateusz Mika, 12 do 11. Trybuny skandują głośno Gdański Tref. Mają bardzo duże wsparcie tutaj wśród fanów w Elblągu. I Wiktor Janiszewski w aut. 13 do 11. Skuteczny atak, nieskuteczny atak, skuteczny blok zespołu Gdańskich Orłów i Marco Bonita zarządza przerwę przy stanie 14-11 dla Trefla Gdańsk. A ja przypominam o zaglądania na stronę prezent.zobacz.tv, gdzie mamy tutaj jednorazową akcję wspomagania polskiego sportu poprzez zakupowanie polskich kart dla zawodników. Osobiste prezenty z dedykacją. W ten sposób możemy poczuć się wyróżnieni jako kibice. To tylko na stronie prezent.zobacz.tv. Zaczyna Tref. Mateusz Mika na zagrywce. Zagrywka floatem. I Wiktor Janiszewski skutecznie. 14 do 12. Mateusz Poręba i skuteczny atak Kevina Sasaka. Naprawdę uważam, że karta prezentowa za co najmniej 100 zł to jest właściwe uhonorowanie tego zawodnika. Pablo Kerr. I Wiktor Janiszewski z kolejnym skutecznym atakiem. Wiktor Janiszewski, 13 oczko dla biało-zielonej. Tym razem nieskutecznie Wiktor Janiszewski. 16 do 13. Drodzy Państwo, zespół Gdański. Mariusz Lasły na boisku, witamy! I teraz duże poruszenie na trybunach. Mariusz Blazły, kapitan drużyny gdańskiej, kapitan drużyny z Gdańska. Mistrz świata z 2014, wieloletni reprezentant Polski, wchodzi na boisko w trzecim secie. I nieskuteczny atak Jana Króla, 17 do 13. Kevin Sasak kolejny raz na zagrywce. Ależ mocna zagrywka. Naprawdę jest dzisiaj w wyśmienitej formie atakujący zespołu.
trefla. 17 do 14. Wiktor Janiszewski nie odpuszcza i z kolejnym skutecznym atakiem. Jest to na pewno dzisiaj jedna z wyróżniających osób w drużynie Indyk Polu. Jędrzej Gruszczyński na zagrywce. W aut 18 do 14. Bartłomiej Lipiński na zagrywce. Mocna zagrywka po raz kolejny. Wiktor Janiszewski teraz zastopowany. Próbuje po raz kolejny i kolejny raz. Tref Gdańsk gra skutecznie blokiem. 19 do 14. Już tylko 6 punktów dzieli ich do zwyciężenia w tym spotkaniu. 19 do 14. Bartłomiej Lipiński na zagrywce. Out. 19 do 15. 19 punktów na koncie gdańskiego trefla, a 15 na ma zespół Indyk Pol, a za Wysoczny. Dawid Siwczyk. Dawid Siwczyk z nadzieją na odrobienie kilku punktów. I Mateusz Mika, przyjmujący zespołu z trefla ze skutecznym atakiem. Pablo Krer wchodzi na boisko za Dawida Pruszkowskiego w zespole Gdańska. A w zespole Indyk Polu zszedł Dawid Siwczyk. Bartłomiej Mordyl na zagrywce. Nie chciał zdobyć 21 punkt dla drużyny trefla. I zastopowany Wiktor Janiszewski, 21 do 15. Prawda, dzisiaj blok trefla okazuje się kluczem do zdobycia wielu punktów, a może i do wygrania tego spotkania w tym secie. Kto wie, już nie takie rzeczy w siatkówkach działa. Odrobienie 6 punktów. Nie skreślajmy jeszcze Indyk Pola. Teraz widzę zablokowany po raz kolejny atakujący Indyk Pola. I po raz kolejny blok trefla Gdańsk. Skuteczny. 22 do 15. Już widać rozluźnienie w drużynie Gdańska. Są rozluźnieni, są pewni siebie, wiedzą, że są w stanie pozwolić sobie na więcej zagrań. Mają komfort psychiczny. Ale Indyk Pol nie odpuszcza z 16 punktem zespół z Olsztyna. A ja przypominam o sprawdzania strony prezent.zobacz.tv, gdzie można uhonorować dzisiejszych zawodników kartą prezentową za od kwot 50 do 500 zł. Serdecznie zachęcam do sprawdzania. prezent.zobacz.tv. A tymczasem wracamy na parkiet. Karol Jankiewicz z zagrywką. I Pablo Krers fantastyczną kiwką. A jednak, przepraszam, była chyba piłka niesiona, więc mamy 22 do 17. Zagrywka Karola Jankiewicza. Karol Jankiewicz kolejny raz na zagrywce. 22. Piłka po taśmie. Ależ teraz mocny atak Pablo Krera. Ale bronią się olsztyniacy skutecznie. Wiktor Janiszewski z nieskutecznym atakiem w aut. Autoban 23 do 17.
23 do 17, już tylko 2 punkty dzielą zawodników gdańskich Lwów od zwycięstwa w tym spotkaniu. Proszę Państwa, i mamy dotknięcie bloku, bo przyznają się gdańszczanie. Poproszę o pomoc do oklaski dla drużyny gdańskiej. I, ale jednak tutaj mam sprostowanie. Po długim decyzji sędzia zmienia decyzję i mamy 18 punkt dla AZS-u Olsztyn. Spowodowane było to dotknięciem siatki przez zawodnika Trefla. Mariusz Blazły ze skutecznym atakiem. 23 do 18. 2 punkty od zwyciężenia w tym spotkaniu. Lukas Kampa na zagrywce. Nieskuteczna zagrywka i mamy 23 do 19. Jędrzej Gruszczyński. Mamy 24 punkt dla Trefla Gdańsk. Piłka meczowa. Jedna z pięciu, których mają. Właśnie teraz doping na trybunach w Elblągu. Krzyczą kibice. Ostatni. I Mateusz Mika na zagrywce. I mamy koniec. 25 do 19 i wynikiem 3 do 0 Tref Gdańsk zwycięża w dzisiejszym sparingu z Indykpolem AZS Olsztyn. Zrewanżowali się dzisiaj zespołowi Indykpolu za wczorajszą porażkę 3 do 1. Gratulacje dla zawodników, którzy dali naprawdę z siebie 100%. Nie było widać, że to jest mecz sparingowy. Oba zespoły pokazały wszystko, na co było ich stać. Gratulacje dla podopiecznych Michała Winiarskiego za zwycięstwo w tym spotkaniu oraz gratulacje dla zawodników Marco Bonitty za walkę. A teraz wybór MVP spotkania. Otóż MVP tego spotkania wybrany został grający z numerem 9 Kevin Sasa. I mamy teraz wybór MVP tego spotkania, czyli najlepszego zawodnika Kevin Sasa. Zasłużenie. Chwaliłem go na antenie i uważam, że to jest bardzo dobry moment na zaglądnięcie na stronę prezent.zobacz.tv, gdzie możemy sprezentować mu prezent. prezent.zobacz.tv. A teraz mamy tutaj kilka słów, chcę powiedzieć. Najlepszy zawodnik tego spotkania. Pojawiliście się na tej hali. Dziękujemy bardzo za wsparcie. Mamy nadzieję, że w sezonie... ...paniami dla kibiców. Dziękujemy zespołowi Indykpol AZS Olsztyn. Wczorajszego dnia triumfowaliście 3 do 1. Dzisiejszego dnia zwycięstwo Trefla Gdańsk. Dziękujemy. Miejmy nadzieję, że sezon dla Państwa, do którego przygotowujecie się teraz, będzie dla Was przede wszystkim zdrowym, a i sportowo owocnym. Zawsze zapraszamy Was do Elbląga. Mamy tutaj wspaniałą publiczność, która chętnie będzie oglądała i pokazywała Wasze akcje. Życzymy Wam powodzenia plus lidze. I tutaj mamy dziękujemy również podziękowania dla wszystkich, którzy byli w tym spotkaniu. Przypominam, Tref Gdańsk 3, AZS Indykpol Olsztyn 0. Pierwszy set 25 do 17, drugi 25 do 20, a trzeci 25 do 19. I przypominam jeszcze raz do wejścia na stronę prezent.zobacz.tv, gdzie możemy uhonorować dzisiejszych bohaterów
tego spotkania, na przykład Kevina Sosaka oraz albo zawodników z Indykpola, którzy też pokazali walkę, pokazali duże poświęcenie w tym spotkaniu. Serdecznie zachęcam, bo to jest, uważam, bardzo dobry pomysł, żeby uhonorować tych zawodników za ten mecz. Prezent.zobacz.tv za walkę, za poświęcenie, za odwagę i za emocje. Jeszcze raz przypominam, prezent.zobacz.tv. A ja się z Państwem będę żegnał. Było mi bardzo miło komentować dzisiaj i wczoraj zmagania tych dwóch utytułowanych klubów. Serdecznie zapraszam do oglądania innych transmisji Zobacz TV. Ja będę się tutaj już z Państwem żegnał. Było mi bardzo miło. Gratulacje dla zwycięzców i do zobaczenia w przyszłości. Serdecznie dziękuję. Oddaję głos do studia.